I w naszym studiu pierwszy gościem pani Justyna Szram, Fundacja Kultury Irlandzkiej. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Proszę teraz porównać nasze marynarki. Proszę zagłosować, chociaż nie ma za bardzo jak, który kolor zielony ładniejszy. Ale nie, zostawmy to na boku, bo o zielonym kolorze dzisiaj będzie sporo, bo zielony kolor to tak naprawdę symbol Irlandii i symbol święta, o którym za chwilę państwu powiemy. 17 marca obchodzimy Dzień Śmierci Świętego Patryka, ale to nie będzie wcale smutny dzień, to będzie dzień wesoły, nie tylko w Irlandii, ale również w Poznaniu już po raz 10 będziemy świętować to święto narodowe irlandzkie w Wielkopolsce. No i teraz pani Justyno, dlaczego to robimy? Dlatego, że jesteśmy sobie bliscy i Polacy, i Irlandczycy. Dlatego, że grupa ludzi, która chciała pokazać Irlandię, zebrała się dawno, dawno temu, w 91 roku już wprawdzie, i założyła Towarzystwo Polsko-Irlandzkie z siedzibą w Poznaniu. Później tą tradycję i to, co towarzystwo dokonywało, przejęła naturalnie Fundacja Kultury Irlandzkiej, która od 10 lat organizuje właśnie Dni Świętego Patryka. My skupiamy się na programie poznańskim, ale fundacja koordynuje w tym roku imprezy w 8 miastach, także to jest naprawdę ogromna impreza, skupiająca mnóstwo ludzi, mnóstwo sił, także imprezy na przykład w Zamościu Lublinie już trwają od kilku dni, Warszawa zaczyna dzisiaj, Wrocław zaczyna jutro, także no, mnóstwo rzeczy do zorganizowania. Ale wydaje mi się, że tak naprawdę to my, poznaniacy, to Poznań ma tak naprawdę największe prawo do świętowania tego święta. No przecież wszyscy pamiętamy, jak było podczas Euro 2012, wszyscy pamiętamy tę atmosferę, którą w głównej mierze zawdzięczamy kibicom z Irlandii. Zgadza się. Znaczy, dla nas to nie było zaskoczeniem. My do Irlandii jeździmy od wielu lat. Irlandia tak naprawdę zainteresowała nas też również dlatego, że znamy ludzi, tak, znamy Irlandczyków i wiemy, jacy oni są. My tą atmosferę już mieliśmy okazję poznać w Irlandii, ale bardzo się cieszymy, że ta atmosfera przyszła do nas. I tutaj nie ma co ukrywać, no po prostu Irlandczycy nam skradli serca. Wystarczyło przejrzeć sobie media w zeszłym roku, w momencie, kiedy oni na chwilę wyjechali do Gdańska, gdzie wszyscy trąbili, że jest smutno, pusto, w ogóle jak możemy bez nich dalej żyć. No i super, bardzo fajnie. Ja myślę, że te imprezy, które robimy teraz, przez kontakt, które my mamy już nawiązane, przez kontakty również z irlandzkimi mediami, pokażą Poznań w tym momencie również z innej strony. Że my o nich pamiętamy, robimy tutaj te imprezy, że te imprezy również w pewnym sensie są takimi zielonymi życzeniami, które do nich wyślemy, tak, z okazji Dnia Świętego Patryka. Dobra, to porozmawiamy teraz o kolorze zielonym, bo to kolor, który będzie towarzyszył nam przez kilkadziesiąt następnych godzin. Skąd w ogóle ten kolor w barwach narodowych Irlandii? Inaczej, wystarczy spojrzeć na Irlandię z samolotu i od razu wiadomo, dlaczego kolor zielony. Irlandia to jest zielona wyspa. To są uwarunkowania klimatyczne. W Irlandii nie ma jakichś strasznych zim. Jak spadnie u nich śnieg, to jest stadium klęski żywiołowej. Irlandia przez cały czas jest zielona. Ta trawa rzeczywiście cały czas jest zielona i Irlandia z lotu ptaka jest po prostu zieloną i szmaragdową wyspą. Kolor zielony wiąże się też z trójlistną koniczynką. To jest taki... no, nieoficjalny symbol Irlandii, tak, który zagości, zwłaszcza 17 marca, bo nie jest związany ze świętym Patrykiem, ale to do tego możemy później wrócić na chwilę. Kolor zielony również jest we fladze irlandzkiej, ale tam jest też kolor biały i pomarańczowy, więc i tutaj przy tych dwóch kolorach mówi się o takiej równowadze, tak? Zieleń reprezentuje tych, powiedzmy, katolickich mieszkańców wyspy, pomarańcz protestanckich, biel, pokój, który między nimi ma zapanować, czy już zapanował, no bo już jest spokojnie. Natomiast to, o czym mówimy, ta zieleń, która będzie dominować w Poznaniu, to są podświetlenia budynków i to jest tradycja również bardzo stara, to jest tradycja na skalę międzynarodową. Przez następnych kilka dni mnóstwo miejsc na całym świecie ten kolor zielony przybierze. W zeszłym roku zielony był nawet wodospad Niagara, także to pokazuje skalę po prostu. Góry Stołowe Werpa też. Tak, dokładnie. To pokazuje skalę tego, jaki to jest też projekt. W Poznaniu zielony będzie ratusz, zielony będzie stadion przy Bułgarskiej i zielona będzie wieża sędziowska nad jeziorem Malta. I wybór tych miejsc nie jest wcale przypadkowy, bo to są miejsca, które myślę, że Irlandczycy powinni dobrze skojarzyć z zeszłego roku. No dzisiaj będzie naprawdę bardzo fajna uroczystość pod ratuszem. Serdecznie wszystkich zapraszamy, bo towarzystwo, w jakim będziemy to oświetlenie uruchamiać, no jest naprawdę super. No, będzie i prezydent miasta Poznania, i ambasador Irlandii, który będzie dzisiaj w Poznaniu, i konsul Irlandii, który działa tutaj w Poznaniu. Także na pewno warto przyjść i to zobaczyć. 18.30, bo chyba nie powiedzieliśmy o godzinie. Te trzy punkty podświetlone na kolor zielony w jednym czasie
zabarwią się na kolor zielony, czy to będzie jakoś stopniowo? Czy będzie stopniowo. Można pojechać tu, będzie tam? Stopniowo. Ja myślę, że wieczorem wszystko już będzie włączone, tak? I to będą włączone przez całą noc, tak, że będzie można sobie, wracając z irlandzkiego koncertu, zrobić zdjęcie, czy pod ratuszem zobaczyć właśnie stadion, bo stadion wygląda super, podświetlony na zielono, to już widzieliśmy w zeszłym roku. No i myślę, że Malta też będzie wyglądała świetnie. Nie tylko będziecie dawać zielone światło tym budynkom, to oczywiście będzie najbardziej widowiskowa część obchodów tego roku. Rocznych obchodów Dni Świętego Patryka w Poznaniu. Co jeszcze? Wiem, że są koncerty, wiem, że są warsztaty, kino też irlandzkie. Jest kino irlandzkie. Z Kinem Malta współpracujemy od wielu lat. Oni przenieśli się w zeszłym roku bodajże ze swojej lokalizacji z Malty na Rybaki, ale pokazujemy kino takie, które nie ma szans jakby zagościć w multiplexach. Tak? To są filmy fajne, takie filmy ambitne, których nie można zobaczyć. Wyjątkową rzeczą, którą robimy w tym roku, mamy specjalny program dla dzieci. I tutaj też warto powiedzieć przy okazji kina. Będą pokazane ballady irlandzkie, do których firma irlandzka dorobiła animację. No, to jest coś naprawdę fantastycznego. My oczywiście zrobimy do tego odpowiedni wstęp, żeby było wiadomo, o co chodzi. Natomiast no, na te filmy rzeczywiście warto się wybrać. Wstęp jest bezpłatny. Koncerty i tutaj wczoraj już no, było wydarzenie super, bo był zespół Shannon, który miał no, jedną z premier swojej nowej płyty, także płyta była świeżutka i prawie że gorąca jeszcze. Koncert był super. Wszystkim się bardzo podobał. No a w następnych kilku dniach również zagrają Irlandczycy, także warto wybrać się do Pabu Tanners na koncerty Irlandczyków, bo oni grają no, zupełnie inaczej, tak? Oni grają spontanicznie. Ja myślę, że tam dojdzie do jakiejś większej sesji muzycznej, bo mamy sesje w Poznaniu, które się odbywają kilka dni w tygodniu, także ci muzycy nasi no, na pewno nie przepuszczą tej okazji, żeby z Irlandczykami pograć. Warsztaty tańca, które organizowane są w 4. Liceum Ogólnokształcącym na Ogrodach w sobotę. Mamy dwie grupy. Miejsca jeszcze są, także warto się zgłaszać. Będzie grupa, gdzie będzie można poznać te podstawy stepu irlandzkiego i będzie grupa z tańcami Ceilidh, bardzo wyczerpującymi. Taki będzie irlandzki mocny aerobik, także serdecznie zapraszamy. Jeżeli Państwo się jeszcze nie zdecydowali na te warsztaty, miejsca jeszcze są. Ale żeby się przekonać, że te warsztaty, że ten taniec wcale nie jest aż tak trudny i że warto się być może nauczyć jego podstaw, to proszę z nami zostać do godziny 10.15, bo wtedy będziemy się uczyć na żywo w naszym programie właśnie tańca irlandzkiego. O Świętym Patryku jeszcze musimy porozmawiać. Tak się zastanawiam, jak by to wyglądało w Polsce, gdybyśmy my mieli takiego patrona i gdybyśmy my obchodzili tak naprawdę dzień jego śmierci, to u nas raczej byłyby przechody, pochody, przemarsze, różne uroczystości. Bardziej byłoby smutno, nostalgicznie. Tymczasem w Irlandii wszyscy się bawią, wszyscy bez wyjątku, wszyscy piją dzban Świętego Patryka. Całkiem inna kultura. No jest inaczej, natomiast nie należy zapominać o tym, że tam są elementy poważne, bo we wszystkich kościołach odbywa się na przykład msza za ojczyznę, tak? I to jest ten taki element bardzo mocno związany ze Świętym Patrykiem. Te największe uroczystości, można powiedzieć, religijne odbywają się w Armagh, gdzie Święty Patryk założył swoje arcybiskupstwo i na dwóch przeciwległych wzgórzach są dwa kościoły pod wezwaniem Świętego Patryka, jeden katolicki, drugi protestancki, także to też jest takie bardzo symboliczne. Są oczywiście uroczystości też oficjalne związane z tym dniem. Tutaj zaangażowany jest i prezydent Irlandii w to i rząd, także tam te elementy poważne też się znajdują. No ale rzeczywiście zdominowane są atmosferą zabawy. Przez miasta przechodzą parady. Największa z tych parad przejdzie przez Dublin. No a oprócz tego mnóstwo koncertów, warsztatów tańca, bo to są te elementy bardzo mocno związane. No ten dzban Świętego Patryka również, to jest taka potężna szklanica whisky, którą trzeba wypić. Bezalkoholowa oczywiście. Tak, oczywiście. Rozmawiałam wczoraj z Irlandczykami, właśnie znajomymi i powiedzieli, bardzo się cieszą z tego, że w poniedziałek jest dzień wolny od pracy. Także... No właśnie, bo oni mają zawsze 17 wolne, a tym razem 17 wypada w niedzielę, czyli tak. Mogą sobie odreagować. Mają poniedziałek wolny, z czego się bardzo cieszą, bo jak sami stwierdzili, no nie wyobrażali sobie możliwości, że mieliby się, że tak powiem, zebrać rano w poniedziałek i pójść do pracy. To my im bardzo zazdrościmy, nikt nie lubi poniedziałków. Myślę, że tutaj nie ma żadnych różnic w narodowości.
Z koniczyną bardzo często przedstawiany jest święty Patryk. Skąd ta koniczyna? Znaczy może w ogóle trzeba powiedzieć jedną rzecz, to jest taki niesamowity fenomen. Święty Patryk nawet Irlandczykiem nie był, tak? Więc to jest ciekawe. Święty Patryk pochodził z terenów prawdopodobnie dzisiejszej Walii, chociaż historycy tam się spierają na ten temat. On jest, przyniósł chrześcijaństwo do Irlandii, tak? Natomiast jego początki, pierwsze kontakty z Irlandią wcale nie były wesołe, bo on mając 16 lat został porwany przez irlandzkich piratów, wywieziony siłą na Zieloną Wyspę. Tam musiał paść owce. Dzięki boskiej pomocy z Irlandii uciekł i wrócił tam już jako biskup misyjny. No i jest całe mnóstwo legend. Święty Patryk jest chyba jedynym świętym z tego kanonu wczesnego średniowiecza, który przynosił chrystianizację bez użycia siły. Tam nie było żadnego wprowadzania chrześcijaństwa ogniem i mieczem, tylko na zasadzie asymilacji, tak? Czyli łączenia różnych elementów. I święty Patryk swobodnie łączył elementy pogańskie z tymi elementami nowej wiary. Przykładem jest chociażby ta trójlistna koniczyna, bo Irlandczycy nie byli w stanie zrozumieć, na czym polega dogmat Trójcy Świętej. Dla nich to było niepojęte. No albo jest jeden Bóg, albo trzech. No nie może być tak, że jest jeden w trzech osobach, tak? Święty Patryk miał zerwać koniczynę, która rosła gdzieś tam u jego stóp, jest ich w Irlandii cała masa. I im pokazał, że tak jak jest jedna roślina, która ma trzy liście, tak jest jeden Bóg w trzech osobach. No i oni wtedy to zrozumieli. Ta trójlistna koniczyna no, jest wszędzie w praktyce, w ten dzień świętego Patryka. Ona jest przypinana, malowana na twarzach, świeża, zrywana w takich specjalnych tubach, przypinana do ubrań, więc dominuje. A takim bardzo ciekawym też elementem związanym ze świętym Patrykiem są krzyże irlandzkie, które pewnie wszyscy kojarzą, z ten krzyż z takim charakterystycznym okręgiem dookoła górnych belek. No, święty Patryk połączył dwa symbole, tak? Symbol pogańskiego słońca, niezwykle ważny dla właśnie pogan, i symbol nowej wiary, tak? Żeby łatwiej to wyglądało. No to te krzyże, one są charakterystyczne przede wszystkim dla właśnie kultury irlandzkiej, więc mnóstwo legend, ja zachęcam do zapoznania się z tą postacią, bo jest fascynująca. A my zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznych obchodach Dni Świętego Patryka w Poznaniu. Nie trzeba mieć ze sobą krzyża, nie trzeba mieć ze sobą koniczyny, bo chyba o koniczyny jeszcze trudno, ale można ubrać się w kolor zielony. Jak najbardziej. I w taki sposób można świętować te wyjątkowe dni. Bardzo dziękuję za te informacje. Justyna Szramne, Fundacja Kultury Irlandzkiej, była naszym gościem.